Siemaneczko, z tej strony Xfrax z nowym filmikiem z Diablo. Słuchajcie, sezon 7 zaczął się na dobre. Od kilku dni staram się opanować klasę, którą grałem tylko na początku Diablo 3 i później w pierwszym sezonie, także powrót do niej w 7 jest dla mnie takim fajnym odświeżeniem. Tym bardziej, że grałem mnichem przez przynajmniej 4 całe sezony. A właśnie, mały disclaimer, jeżeli nie rozumiecie wszystkich pojęć czy ogólnego celu tej gry, napiszcie mi w komentarzach, to zrobię szybki filmik w formie FAQ o Diablo. Żeby każdy mógł pojąć mój tok myślenia. Jeżeli jesteś weteranem gry i masz jakieś zastrzeżenia co do builda, czy może uwagi, które mogą poprawić content, pisz śmiało. Demon Hunter, czyli łowczyni demonów. Teraz jest świetny timing na to, aby z powrotem spróbować nią zagrać. To właśnie w tym sezonie, za wbicie 70 poziomu i zdobyciu wszystkich szkatułek Heradryka, otrzymamy pełny zestaw Unhallowed Essence. Za posiadanie 2 przedmiotów zestawu otrzymujemy bonus w postaci regeneracji, punktów Hatred o 2 punkty oraz dyscypliny o 1, używając generatorów many. Przy 4 przedmiotach tego setu otrzymujemy 60% redukcji otrzymywanych obrażeń oraz zwiększenie obrażeń o 60% na 8 sekund, pod warunkiem, że w okolicy 10 yardów nie będzie żadnego moba. Co to oznacza? Jeżeli stoimy w mieście, gdzie potworów nie ma, to mamy permanentny bonus z tych 4 przedmiotów. W filmiku FAQ o Diablo wytłumaczę, ile to jest te 10 yardów. Teraz najważniejsze, czyli tak zwany 6-piece bonus. Za noszenie wszystkich 6 przedmiotów z setu Unhallowed Essence otrzymujemy zwiększenie obrażeń generatorów oraz skilla Multishot i Vengeance o 40% za każdy punkt dyscypliny, który mamy. W moim przypadku to około 80 punktów dyscypliny, czyli zwiększenie obrażeń o 3200%. Od tak, z bonusu za 4 przedmioty do bonusu za 6 otrzymujemy nieziemskiego boosta do damage'a, a najważniejsze jest to, że te boosty działają na nasze najlepsze skille. Pamiętajcie jednak, że używanie skilla, który korzysta z dyscypliny, sprawi, że stracimy trochę tego boosta, jako że jest tutaj mowa o posiadanych punktach dyscypliny. Użycie skilla Volt, czyli turlanie się, które ciągle używam, sprawia, że tracę kilka punktów dyscypliny i zamiast 3200%, ja nie mogę, dzięki Polski, otrzymujemy jedynie na przykład, nie wiem, 3000% albo nawet mniej. Dobra, omówienie setu mam za sobą, także pamiętajcie, wbijcie do gry, twórzcie postać sezonową, wbijajcie 70 poziom, bum, macie 2 przedmioty, robicie wszystkie misje z 3 aktu sezonowego pamiętnika, kolejne 2 przedmioty, kończycie 4 akt i macie wszystkie 6 przedmiotów. Proste, ano proste, już na 50 paragonie mogłem spokojnie grać na Tournament 6, czyli Udręce 6, wymieniając moje żółte przedmioty z 60 poziomu na fajne legendy. Przejdźmy jednak teraz do skilli, pasywek i paragonów, bo gadam i gadam, jaki ten set jest świetny, a nawet nie wiecie, jakich skilli będziemy używać. Naszym generatorem będzie skill Evasive Fire z runą Focus, która zwiększa generowany hatred z 4 do 7 punktów za strzał. Dodatkowo nasz set sprawia, że ten generator potrafi wytworzyć dodatkowe 2 punkty hatred i 1 punkt dyscypliny, czyli w sumie za każdy strzał z tego generatora, którego damage jest zwiększony o 3200%, dodatkowo otrzymujemy 9 punktów hatred oraz 1 punkt dyscypliny. Drugim skillem to Preparation z runą Invigoration. Dokładnie tak, te nazwy nawet nie zostały zmyślone. Włączenie tego skilla daje nam 30 punktów dyscypliny. Oznacza to, że możemy używać skilli, które korzystają z dyscypliny, ponieważ mamy skilla, który nam tą dyscyplinę regeneruje i to od razu. Dodatkowo ten skill daje nam permanentny boost zwiększający dyscyplinę o 20 punktów. Jako że nasz set zwiększa obrażenia o 40% za każdy punkt dyscypliny, to taki pasywny wzrost dyscypliny o 20 punktów jest dla nas jak zwiększenie damage'a o 800% za samo posiadanie tego skilla na pasku. Trzeci skill będzie szybki, jest to właśnie Volt z runą Tumble, który sprawia, że pokonujemy 35 yardów turlając się. Jest to jedyny skill, którego użycie zabiera nam dyscyplinę. Koszt skilla to 8 punktów dyscypliny, bez żadnych bonusów, a runa sprawia, że po użyciu tego skilla otwiera nam się 6-sekundowe okienko, które sprawia, że użycie tego skilla ponownie będzie nas kosztować 50% mniej dyscypliny. Także już jak się turlać, to kilka razy pod rząd.
To już pół metek, jeżeli chodzi o skille. Kolejnym, który omówimy, to Companion. Na polski jest to skill Towarzysz, który po wybraniu runy Wolf Companion daje nam wilka z nieważnym pasywnym skillem oraz bardzo fajnym aktywnym, który zwiększa obrażenia o 30% w okolicy 60 yardów na 10 sekund. Jeżeli potrzebujecie więcej damage'a, to aktywujcie wilka i korzystajcie z 10-sekundowego boosta. Ostatnie dwa skille będą mocne. Jednym jest Vengeance, który bez runy sprawia, że na 20 sekund zamieniamy się w fizyczne ucieleśnienie zemsty. Nasza postać strzela rakietami i zadaje trochę damage'a samym staniem w miejscu, ale najważniejszym bonusem jest zwiększenie obrażeń o 40%. Dodatkowo wybierając runę Sith, będziemy regenerować 10 punktów hatred na sekundę, jeżeli odpalimy ten skill. Czyli przez 20 sekund będziemy mieli praktycznie nielimitowany hatred. Pro tip, w ekwipunku mamy również przedmiot, który daje nam runę Dark Heart, która redukuje otrzymywane obrażenia o kolejne 50%. Vengeance to jak tryb Hulka, polecam z niego korzystać. Ostatnim skillem tego builda jest Multishot. To właśnie on będzie zadawać 99% naszych obrażeń. Wiem, często wspominam o tych procentach, liczbach i takie tam, ale to jest właśnie Diablo. Do tego użyjemy runy Arsenal, który sprawia, że użycie tego ataku wystrzeliwuje nie tylko nasze strzały, ale kolejne rakiety, które zadają spory damage. Przy okazji, każda runa ma też własny element, fizyczny, jadowity, ogień, lód i tym podobne. Runa Arsenal zmienia nasz damage na ognisty, czyli każdy bonus, który zwiększa fire damage, zwiększa obrażenia tego skilla. W tym momencie wiecie, jakiego setu będziemy używać i jakie skille będą z nim współgrać. Pamiętajcie, że żaden wybór runy czy skilla nie jest przypadkowy, każdy jest odpowiedzialny za zwiększenie naszych obrażeń lub zmniejszenie obrażeń przeciwnika. Zostały nam jeszcze skille pasywne, których wybrać możemy 4 sztuki oraz reszta przedmiotów z ekwipunku. Pierwszą pasywką będzie Thrill of the Hunt, który spowalnia przeciwnika o 80% na 2 sekundy, jeżeli zostanie trafiony naszym atakiem. Drugą pasywką to Cool of the Weak, który zadaje 20% więcej obrażeń przeciwnikom, którzy są spowolnieni. Widzicie, jak to jest połączone? Trzeci skill to Ballistics, który zwiększa zadawane obrażenia rakiet o 100%, a jako że praktycznie non-stop ich używamy dzięki naszym skillom czy atakom jak Vengeance, na dłuższą metę jest ten skill lepszy od Archery, który zwiększa wasz damage o 8%, jeżeli waszą bronią jest łuk. Pamiętajcie, że te rakiety nie robią super damage'a, także nawet podwojenie tego damage'a nie oznacza, że będzie go tak dużo. Ostatnią pasywką jest Ambush, który zwiększa zadawane obrażenia o 40% tym przeciwnikom, którzy mają więcej niż 75% życia. No to już prawie koniec. Zostały nam już tylko pozostałe przedmioty z ekwipunku, takie jak broń, pierścienie, amulet, pasek, bransolety i kołczan. Oraz tak zwany cube, którego omówię dopiero w kolejnym odcinku. Broń, którą musimy użyć, to Young's Recursive, która sprawia, że nasz multishot atakuje dwa razy szybciej, bo oczywiście mamy ograniczoną szybkość ataku każdego skilla, a podwójna szybkość to jak podwójny damage. Ten łuk posiada również permanentny bonus zmniejszenia kosztów hatred czy dyscypliny od 40 do 50%, zależnie od przedmiotu czy szczęścia. Mój akurat jest mniejsza o 49%, czyli jest prawie idealny. Dodatkowo polecam wsadzić bonus na plus 12 do dyscypliny, jako że ona zwiększa nasz damage, o czym wspominam już nieraz w tym odcinku. Nasz kołczan to Dead Man's Legacy, który ma wbudowany bonus podwajania obrażeń skilla Multishot przeciwnikom, którzy mają mniej niż od 50 do 60% życia. My tutaj celujemy w 60%, żeby szybciej aktywować ten bonus. Ja niestety mam 51%, czyli mam dosyć słaby kołczan. Kolejno mamy bransolety Wraps of the Clarity, które redukują otrzymywane obrażenia od 30 do 35% na 5 sekund od użycia generatora. Czyli co 5 sekund musicie strzelić tym Evasive Fire, żeby otrzymać ten bonus na kolejne 5 sekund. Pierścienie są dosyć proste, jest to set Focus and Restraint. Za każde użycie generatora otrzymujemy wzrost obrażeń o 50% na 5 sekund do każdego skilla, który zużywa Hatred. A każde użycie skilla, które korzysta z Hatred, sprawia, że zwiększamy obrażenia o 50% na 5 sekund każdego generatora. Czyli to pierścienie to jak permanentny boost do obrażeń, bo raz użyjemy to, raz to na 5 sekund, a jako że praktycznie użycie każdego skilla co kilka sekund sprawia, że dostajemy kolejne bonusy, nie da się po prostu ominąć tego darmowego bonusa na obrażenia. Dodając do tego pasek Witching Hour, który jako jedyny pasek posiada bonus zwiększający obrażenia krytyczne,
oraz amulet Hellfire, który daje nam piątą losową pasywkę, będziemy zadawać miliony obrażeń. Dosłownie. Piątą pasywką amuletu może być coś, co już wybraliśmy, jak Cool of the Week czy Thrill of the Hunt, dzięki czemu będziemy mogli zmienić tę pasywkę na Awareness, która sprawia, że obrażenia, które mogą nas zabić na jednego hita, zostaną zignorowane. Ten efekt działa raz na 60 sekund, także jest to coś w stylu drugiej szansy, tyle że raz na 60 sekund, a często zdarza się, że jakiś boss na wysokim poziomie trudności potrafi nas zmiażdżyć jednym skillem, dlatego posiadając tą pasywkę jest to jak druga szansa, bo wtedy możemy raz przynajmniej uniknąć tego błędu, ponieważ pewnie nie uniknęliśmy tego ataku i raz na 60 sekund przeżyć takie coś. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten build do Diablo 3. Wiem, że ten odcinek jest długi, ale spokojnie, nagram jeszcze drugą część. Która oczywiście dokładniej opisze detale tego builda. Jakoś muszę przecież wytłumaczyć, jak to się dzieje, że na początku zadajemy tylko 100 punktów obrażeń, a po ubraniu tego builda pojawiają się liczby jak 3 miliony. Także jeżeli nie mieliście dość, jeżeli ten odcinek nie jest dla was za długi, jeżeli brzmi dosyć dobrze, bo wiecie, że to nie jest jakby na żywca nagrywane oprócz tej końcówki teraz, bo oczywiście jest tu dużo liczb, dużo matematyki tak naprawdę, to piszcie mi w komentarzach, czy w ogóle chcecie więcej, jeżeli chcecie, żeby druga część powstała, starczy napisać, nawet nie musicie lajkować, tylko ja muszę wiedzieć, że ktoś to chce oglądać, inaczej nie ma to sensu, inaczej będę po prostu sobie grać. Najzwyczajniej w świecie, bo ja to wiem. Teraz, czy wy chcecie to wiedzieć? Potem do zobaczenia na polu walki.